To jest 21. festyn parafialny pod hasłem zawsze tym samym, podaruj dzieciom uśmiech, ponieważ dochód z tego festynu przeznaczamy głównie na dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie. Część dzieci ma dofinansowanie w 90%, niektórzy mają mniejsze. Wysyłamy głównie dzieci z naszym diecezjalnym Caritasem nad morze, ale także ze stowarzyszeniem Na Skalę, które organizuje co roku takie kolonie pod hasłem Oaza Camp. Są to kolonie, można powiedzieć, językowe, bo przyjeżdża grupa też Amerykanów, którzy przygotowują program dla dzieci. Tam też wysyłamy nasze dzieci i dofinansujemy je w zależności od rzeczywistych potrzeb i możliwości rodzin tych dzieci. Ilu dzieci korzysta z tego wyjazdu? Około 40, bowiem 6 dzieci wysyłamy z Caritasem. To są najczęściej dzieci, które dofinansowujemy prawie w 100%. Natomiast na Oazę Camp wyjeżdża od 30 do 40 dzieci. No teraz mamy zapisane około 34 dzieci. Więc dlatego można by powiedzieć 40 dzieci wyjeżdża na tam na kolonie. 977. Ważnym punktem każdego festynu parafialnego na Przyrzeczu jest loteria fantowa. Losowanie długo trwało. Ciężka praca, ale chyba bardzo przyjemna. Tak, ciężka praca, ale przyjemna, bo robimy to z przyjemnością, bo robimy to dla naszych dzieci, które wysyłamy kolejny raz na kolonie. Chcę podziękować wszystkim sponsorom, którzy naprawdę dopisali nam w tym roku. Rozdaliśmy około 500 nagród, nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, ale wielu ludzi odeszło zadowolonych, bo zapłacili 5 zł, a wygrali cenne nagrody. Właśnie, jak cenne nagrody? To można było ocenić oglądając je. No, wiadomo, że nagrody typu rower elektryczny to są bardzo nagrody drogie i myślę, że przydatne też do uprawiania różnego rodzaju sportów, a także nagrody, które zbliżają się wakacje, można będzie wykorzystać przy wakacjach, grille, tudzież inne. Każda nagroda, myślę, ucieszy. Losowania są po to organizowane też, żeby przy okazji się dobrze bawić, ale przede wszystkim po to, żeby te nagrody, które losowane są, dochód z tych nagród, losów służył dzieciom na wyjazdy wakacyjne i to jest główny cel, który nam przyświeca. A w szczególności podziękowania należą się zespołowi Caritas parafialnemu, który już 21 raz organizuje tą imprezę i myślę, że jeszcze 20 przynajmniej jeden raz zorganizuje ten człowiek, który tu koło mnie stoi, bo jest to w tej chwili taki motor napędowy tej imprezy. No dzięki Tadziu, ale wiesz, że sam nic bym nie zrobił. Mamy grono ludzi, którzy powiedzmy od półtora miesiąca czasu zajmuje nam organizacja takiego festynu. Począwszy od gwiazdy, którą dzisiaj jest zespół Trzy Korony, pewnie wszystkim znany. Przynajmniej starszym osobom, może w takim wieku jak ja. Ale myślę, że młodzi również też posłuchają ciekawej muzyki. I właśnie tu chcę podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam. Wszyscy, którzy byli przy naszych grillach, przy naszych napojach. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ten festyn kolejny znowu się udał i znowu wielu ludzi zostało wyszły z festynu zadowolone. Wszystkie drzwi, do których zapukaliście, były otwarte? Sponsorzy chętnie włączają się w organizację? Tak jest. Jestem bardzo zaskoczony. Zwykle co roku żaden z sponsorów się nie wyłamuje, co mnie bardzo cieszy. Wiadomo, mamy takich strategicznych sponsorów. Bardzo jestem wdzięczny. Czy panu Aleksandrowi Kramerowi, czy też panu Stanisławowi Furtakowi, czy państwu Szcześniewskim i wielu innym osobom, nawet takim bardzo, którzy prywatnie dają, jak pani Sosinowska, Renata. To są ludzie o wielkim sercu.
Jestem bardzo im wdzięczny. Pomysłodawcą tego był świętej pamięci ksiądz Tracz i my kontynuujemy jego dzieło i mam nadzieję, że długo będziemy ciągnąć to jego dzieło, bo to naprawdę wspiera ludzi, wspiera dzieci, a również tworzy wspólnotę z nas, parafii. Ksiądz Tracz jeszcze cały czas temu dziełu patronuje z góry, a nie tylko z góry, bo festyn odbywa się przy ulicy księdza Zbigniewa Tracza. Także to jest jak gdyby nieprzypadkowo. Nie? Choć tak.